Zdjęcie! Selfie! What the fuck? So, are you saying that's where the Alpha Corps is? Adam, are you listening to me? Oh, sorry. I got a message from Zion. Tell the giggle. Is everything all right? Something serious seems to have happened. I have to return to Zion. What? But we've come this far. Co się wydarzyło? Walić ten Zion. My mamy ważniejszą misję. I'll go on alone. Nie. If I were to go back to Zion now, there's no way to know how things will change. Eve. Nie będę miał strzelania. Head back to Zion. It's fine. I can do this alone. No może i możesz, no. Ja uważam, że możesz. Wait. Stanęli obrażeni jak kochankowie. You could leave the drone operation to me. Adam can take the hoverbike back to Zion while I operate. A perfect plan, right? Lily, not just anyone is able to operate drones. Ale lepszy taki niż żaden, nie? Wide field of view, the ability to make smart decisions fast and... And the stabilizer, scanner, and link sensors do all the work for you. How did you? No już trochę parę razy sterowała tym dronem, nie? Modifying the railgun. Went for some test drives too. It still doesn't compare to the knowledge you gain from real experience. No ale co to za różnica? Przecież ciebie nie będzie. To chyba lepiej, żebym miał chociaż kogoś. Adam, you can trust us. Go. A jak na moje, to ja Adamowi nie mogę ufać. Okay, okay. Fine. You win. Zaraz cię przebiorę w ten śmiecio kostium, który dostałem. Paskudny był. Płaszczyk przeciwdeszczowy. I'm looking at you, Lily. Ciekawe, co się wydarzyło w Zionie. I że to faktycznie coś się wydarzyło w Zionie, czy on mnie ściemnia. Bo to też jest w sumie ciekawe pytanie. No ciekawe, że go puścili na takim małym wypierdku. A co jak po drodze coś się wydarzy? Nie wiem, dorwą go Nightzeeba. Kurde, zimowa kraina. Oh, ile nam zostało? Jeszcze godzinka. Dobrze, dobrze. Strasznie się nakręciłem na tą windę, a oni mi jeszcze zrobili ten detour z Eidos 9. Yep. Ale ładnie. Mega fajnie mi się podoba. I dajcie mnie. Jest ten strój, czyli liderki. O, w nim miałem wystąpić. Ale mi go zabrali wcześniej. Znaczy, zmieniłem go. Let's go. Let me check the connection. How is it? I can hear you clearly. Okay, there's no time to waste. To nie tracę. Staram się. The orbit elevator. Ale ona jest cała pokryta tym świństwem. It's still transferring power from fusion cells. Dumping empty boxes out into space. Empty boxes? Dobra, zbliżymy się chociaż do tej windy, jestem ciekaw strasznie. There are signs of life around you. Be careful. Of course, no problem. Co? O ja, faktycznie. Zastanawiam się, czy nie stało się tak,
No bo pamiętajcie, że AI zawsze dąży do najlepszego rozwiązania, najbardziej optymalnego rozwiązania. Skoro Nejtiba są genetycznie zmodyfikowanymi ludźmi, którzy lepiej są przystosowani do przetrwania, to czy Mother Sphere nie stwierdziła, że należy ich teraz zmienić w kolejne pokolenie Andros Eidos, tak? Andro Eidos? A porzucić projekt Eve, oparty o ludzką naturę. Są jakieś popsute egzemplarze, co? Bardzo ciekawa ta rozkmina. Czy nie mam wejść na górę? Nie mam, nie? Nie? Zejść na dół? Dobra, schodzimy. Ale przypomina mi bardzo... jednego z przeciwników z Horizon Zero Dawn. Takiego psa zionącego ogniem, bardzo denerwujący. Szczególnie, że ja się znalazłem w złej lokacji za wcześnie. I on mi napsuł strasznie dużo krwi. Bo oczywiście się nie poddałem. Mając stanowczo za niski level, przyszedłem dodatek do Horizon Zero Dawn przypadkiem. Nie wiedząc, znaczy wszedłem do niego na obszar dodatku, nie wiedząc, że wszedłem na obszar dodatku. Natomiast potem już zdecydowałem się świadomie skończyć ten dodatek, mimo tego, że byłem underleveled. Nie mogę się ruszyć, czuję się tak ciężko. Jest ciemno, zimno, chce mi się spać. Tak. Prawnie. Eve teraz mi przypomina postać z Lollipop Chainsaw. Była taka kiedyś gra slasherowa właśnie. Okej. Mają bardzo małe... małą ilość bloku. W sensie dwa razy wystarczy ich dziabnąć i jest amen. Mega. I love it. I'm detecting something above that stream of water. No, strój. Dobrze, bo powoli mi się kończą. Pakiet królika. No to obawiam się, że jednak nie będę z niego korzystał. Przynajmniej jeśli chcę jeszcze kiedyś streamować. Ja, no zobaczymy. Zobaczymy. Gdzie mam iść? Tam. Znaczy, że moją drogą jest ta drabina. Cholera, znaleźli nas. Wszyscy na pozycję. Dostrzeżono opancerzonego wroga. Celujcie w jego sploty nerwowe. Wsparcie wkrótce przybędzie. Trzymajcie się tam. Prądu. O. A jednak. Ale to nie był mój cel misji, to o co chodzi? It's working well. Like a charm. Nie ma tutaj tego czegoś do tworzenia. Chciałem zobaczyć ten strój. Szczerze, to się boję go zobaczyć trochę.
Eps. To nie wyszło tak jak chciałem. No, łap się Eve. No, super. Czy ty możesz coś zrobić sama? Aha, dobra, okej. Okay. To była moja wina. A to już twoja. The door's locked. We need the security code. Let's scan it to see if there's a Legion. Okej, okay, dobra. Czyli faktycznie się trochę pospieszyłem. Obniżyłem wodę zanim to było konieczne. Zanim to było modne. A przecież wiedziałem, że tam będzie przeciwnik. Tu jest niebe... Tu jest bezpiecznie. Ukryję się, dopóki nie odejdą. Nie mogę ryzykować życiem w walce, której nie wygram. Tylko głupcy lubią tańczyć ze śmiercią. Serio, i teraz muszę wracać? Nie. To nie jest śmieszne. O, w sumie nie mogę... Mogłem od początku tak zrobić? Tak, mogłem. Well, przynajmniej zrobiłem to tak jak trzeba na początku. Tak i tak. Świetnie. It's done. Strzelmy. Dziękuję broni. Szkoda amunicji do shotguna. Chcę usłyszeć głos Helen. Chcę zobaczyć Helen. Muszę zobaczyć Helen. Przetrwam i udam się do kolonii. Proszę, czekaj na mnie, Helen. Helen. Gdzie idziemy? Tam. A tu jest tylko skrzynia, dobrze, w porządku. Wow, ale fajne są te widoczki, mega fajne. Zdjęcie! Selfie! This isn't a problem, right? Of course not. Co? Slowly. Oh, hey, be careful. Przesadza. Yes, we made it. To nie było w ogóle trudne. Nie było tam jakichś tajnych przejść? Come on. Slowly. Ha, bo ona jest taka zmartwiona, bo ona nigdy mi nie towarzyszyła wcześniej tak na stałe. Teraz jest biedna, zmartwiona, że coś mi się wydarzy. Spoko, to urocze. Siła ataku przy wysokiej liczbie PZ. O, i to na trzech gwiazdkach. Upsi. Gdzie jestem? Możesz czegoś złapać? Nie. Powinienem móc przeskoczyć, po prostu słabo mi poszło. Spokojnie. Wydajne ciało. Mamy dwie opcje. Możemy czekać na ekipę ratunkową, która nie przybędzie, albo możemy sami znaleźć wyjście. Wybieraj. Chcę zobaczyć ten nowy kostiumik, który mi wydropił. Aż się boję. Gdzie ten kostium? Nie dostałem go? Chwila. O! Króliczy dron! Tak, poproszę. Okej, okay, super. Mega fajne. To, jestem za. The sphere had to have known, right? Probably. But still. You want to know why she hid the truth from us. Is that it?
never in my life have I doubted Mother Sphere before. Cross my heart. Czy to ważne? Czy jak co było kiedyś? I guess I'm just a little confused. I understand. I feel the same way. Ale jaka to jest silna doktryna, że one nawet nie są w stanie między sobą powiedzieć, że zaczęły wątpić w pewne rzeczy. Yes, I'll keep that in mind. Ja myślę, że te operacje desantowe, no to już było powiedziane chyba nawet głośno, że operacje desantowe zrzucające kolejne oddziały powietrzno-desantowe złożone z Andra Eidos. Były po to, żeby się ich pozbyć. Matka Sfera próbuje zepsuty projekt skończyć. I Nightiba mają go skończyć. A to są próby stworzenia czegoś nowego. O, trzy razy. Tak, to walka na odwety będzie bardzo skuteczna. Mam wrażenie, że to co tutaj widzimy to są nieudane projekty. Nieudane projekty próby połączenia Nightiba z maszynami. To co ludzie zrobili tworząc Andra Eidos. Ludziom się udało. Atak łańcuchowy? O, no tak, mam coś takiego. O, wow. Nice. Nice. Mogę otworzyć już skrzynię? Proszę. Problem z nimi jest taki, że nie mogę się na razie jeszcze przyzwyczaić do tempa, w jakim oni uderzają. Mają bardzo specyficzne ruchy, bo one w ogóle nie są takie typowe mięsiste, mięśniowe. Tylko... no a. Typowo robotyczne, sztywne. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale... ale jest to bardzo, bardzo charakterystyczne. Zauważył. Ożyjesz. Nice. Chcesz się bić na shotguny? Ja mam lepszy. Lily go zaprogramowała. That's the Hypertube's power link device. If you turn on all the link devices here, you can get the power running back to the Hypertube. Taki jest plan. Got it. Leave it to me. Dobra. Nawet nie wiedziałem, że to robię, ale zacząłem, jak widać. Stąd przyszedłem, może by się wspiąć tędy. Over here.
jest kolejny ten? If we want to activate the hypertube, we need to connect the power. A, aha, dobra, bo ja powinienem tutaj przyjść na początku. Cały ja. Aha, i wtedy hypertube wpuści mnie tu. Okej. Okay. Dużo przeciwników tam jest. Nie wiem, czy dobrym pomysłem jest dosłownie ładować im się pod twarz. Tam jest kolejny, okej. Okay. Się zakradłem, patrzcie. James Bond. Ta muzyczka? Nie pamiętam. Tarczownik? Świetnie. Okej. Powoli to mam. Tylko ten pierwszy atak jeszcze sprawia mi duży problem. Co to? Ach ty. Skończyły mi się naboje. Zwykły karabin. Nie, tak szczerze to przydałaby się amunicja wybuchowa. Najprędzej. Jeśli już mam coś modyfikować. Co to jest? Fajne. 5. Nice. Let's go. Okay. Jeszcze jedna została. I jest gdzie? Tam. Jeszcze tam jest człowiek. Czy jeszcze coś zostało do zebrania? Goldzik też mnie nie interesuje od dawna. Kompletnie. Serio? Mamy się. Chciałem się pozbyć tamtego zagrożenia. Naprawdę teraz praktycznie cały czas mogę nasuwać tymi... Oj. Praktycznie cały czas mogę teraz nasuwać tymi zdolnościami. To jest fajne. Aha. Jak widać, jak jedno mi nie wyjdzie, to robi straszny problem, więc raczej powinno mi dochodzić. Jak planuję cokolwiek tutaj zrobić dobrze, to jednak powinienem się starać, żeby mi wychodziło. No ale Eve ewidentnie jest lepsza w zabijaniu maszyn niż Aloy. Wybrałbym ją za każdym razem. I to nie przez wzgląd na jej atrakcyjność. No chociaż też.
siejący zniszczenie, regenerujący się szybki. Belial jest inny od pozostałych. Jeśli zobaczysz czerwonego native'a z dwoma ostrzami, uciekaj! Nie daj się złapać. Nigdy. Tego, którego zabiłem wcześniej? Ups. To chyba miał być jakiś groźny przeciwnik. No cóż. Muszę jakoś wejść na górę w takim razie. To jest robocik. A tak się ukryłeś. Moduł rozszerzający do bukłaka. Nice. To na pewno mi się przyda. No jeżeli tak już mam 7 potek w tym bukłaku. Ale nie ukrywam, że każda jedna mi się przydaje. O nie, spadłem! Kurde! Nie da się tu jakoś sprytnie wejść. Wycwanić się trochę. No. Nie ma do jakiegoś oszustwa, oszukaństwa. No dobra, biegniemy jeszcze raz. Idealnie spadłem na drugą stronę tej siatki. I teraz muszę biec jeszcze raz. Let's go. Ja nawet nie wiem, jak ja to zrobiłem wcześniej. Może tak dobrze wyszło. No, Eve, nie buguj się. Przestań mi tak robić. O, dawno cię nie widziałem. Ciekawy jestem, czy po prostu ostatnio zacząłem być ignorantem, czy dlaczego, ale nie znajduję tych ciał. Za bardzo. Nie musisz. Wystarczy, że mamy piwko. Spokojnie, Eve, ja nie zrozumiałem tego nawet montując ten film. Nie, ciężko powiedzieć. No, dla odmiany coś wyczułaś? Ale ewidentnie było tam coś fajnego. O, no. To będzie jazda! Sztos! O, to nie jest fajne. Dobra. Będę ostrożniejszy, obiecuję. Przepraszam, Eve. Ale za bardzo dobrze się bawię. Dobrze, że mam dużo życia. O Jezu, przepraszam, Eve. Serio. Zaraz. Nie. Dobra, zabiję się. Czemu? Co ja z życia odzyskałem? Nie do końca wiem, kiedy podskakiwać, bo to ryzykowne. Ale czasem trzeba. No ale jak? Czuję się taki słaby, jest mi smutno. Tak. Lily, you're behind me, right? Can we please slow down? Mi też by się przydało. Walka w tunelu? Aż myślałem, że będziemy całą walkę prowadzić w tym tunelu. Ja nie mam HP, bo wszystko straciłem w tym tunelu. Szybki!
Dobra. Dobra. Nie, 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 jeszcze raz. Odrodzenie poproszę. Dasz mi się chwilę wyleczyć? Dasz? Dobra, okej. Okay. Przy tym, że nie dajesz mi w ogóle szansy na wyleczenie się. Nice. Podobasz mi się. Jesteś moim najprzyjemniejszym przeciwnikiem. A i to ty jesteś, Belial. Uciekaj. Ciach. Biegnij, ile masz sił. I tak nie uciekniesz. W męczarniach będziesz się wił. Ty potworze. Nie, ja tu jestem potworem, lecz ty, ty i ta cała twoja bajkowa hałastra, która psuje mój idealny świat. Posłuchaj, musisz przeżyć, musisz przetrwać ze względu na życie tego dziecka. Jeśli rozumiesz, to ruszaj. Idź. Głoś słowo matki sfery. Matki sfery, tak. It's a supply camp. Myślisz, że nie widzę? Że ja ślepy jestem, czy o co ci chodzi? Skorzystaj ze sklepu. Czy ja amunicji chyba nie zużywałem jakoś bardzo, co? Nie sądziłem, że można się tak bardzo pomylić. It just seemed different than the ones fused with machines. To znaczy? No właśnie. I felt emotions, strong ones. Maybe more than I've ever felt. Emotions. The emotions, they weren't ordinary. Hatred. A to skąd wiesz, skoro mówisz, że sama nie czułaś takich rzeczy nigdy, to skąd wiesz, co, yes. Co czułaś? Co wyczułaś? Ale to ciekawe. Czym w takim razie był ten mechanitiba? Widzę już kule, których nienawidzę. Ej, ale ta winda była cała pokryta tym... No i chyba ścierwem czymś. Lily, what's this tym symbiontem. This is where resources and raw materials are sent to the orbit elevator. To ma sens. Obiekt. Nie, dlaczego te kule? Nienawidzę tych kulek. Kulki są strasznie wkurzające. O, tutaj trzeba dostarczyć te kule. Mogę wrócić? Bo widzę, że tutaj człowiek leży, tam sobie jeszcze go obczaił. A, tak sobie obczaję go. Widziałem tam przeciwnika. Otwórz, czy nie? Coś tam? Gdzieś? Coś? Nic nie widzę. Ktoś coś? Nikt nic? Dobra. Co się mówi?
Dla odmiany jakoś tak ją dobrze przyczepiłem. Ale zazwyczaj miałem z tym straszny problem, więc ignorowałem ten fakt. Suspicious. Nie jest suspicious sphere. Bo już takie sphere miałem okazję wykorzystywać przy różnych okazjach. Potrzebuję jeszcze jednego miejsca, gdzie trzeba ją wsadzić. O, właśnie. Ona absolutnie nie jest suspicious. Co z niej wylezie? O, skrzynia. I to jakaś dziwna. W sensie jedna z tych, której nigdy nie wiem co jest. Jak zakręgosłup do trybu taki? Skąd oni wiedzieli, że ja będę miał tryb taki? W sensie, on został dopiero stworzony. Nikt wcześniej nie pomyślał o tym, że można w ogóle tak zrobić. I wy mi teraz próbujecie wmówić, że to norma? Zauważyłem tą skrzynię, że to kostiumowa i chciałem bardzo tutaj zajrzeć. Inżynierka orka. Dobra, zobaczymy co mogę ulepszyć. Bukłak nie, nowy kombinezon. To wygląda tak sobie, ale... Ale go mam. Co, coś jeszcze? A, egzokręgosłup. O, ten zaekwipowany właśnie. Zapomniałem. Dzięki! 37. Skrzynia. No to daj mi jeszcze skrzynię. Prawda, otwieranie ich jest dla mnie absolutnie zbędne, ale... Czemu nie? Co jeszcze? Lily, there's a strange device up ahead. Just a moment, please. Ten króliczek. I just need to separate the object from the map data. Oh, wow! It's a security turret that fires plasma. Oh, wow! Lily, jesteś niesamowita. Twoja ciekawość jest piękna. I'll handle it. Mało mi się zdarzało zniszczyć wieżyczek. I just got lucky. All right then. This way. Ah! Lily. I'm okay. O nie. Czemu ja nie mogłem tego nie robić? Above you. Tą jedną akcją rozwaliłem cały crane? We have to get out of here. Come on. No to nieźle.